worry, baby. You tell it is. A, to nie jest Limp Bizkit, przepraszam, to jest Nickelback. Zapomniałem, to jest najbardziej hejtowany zespół, który powróci. No cóż, powiem szczerze, że ultra zjebałem, bo usunęłam tamte to przed chwilą nagrane, no bo kuźwa nie chciał się zrenderować ten film. Dzięki premier. No i oczywiście tak. Nickelback powrócił. Tak, nie przesłyszeliście się. Najbardziej hejtowany zespół z Kanady powrócił. I to dosłownie powrócił. No, zwłaszcza jaką personą jest Chad Kroeger, więc też warto przypomnieć sobie, co 5 lat temu, jaka była drama z Coreyem Taylorem. I nie jest to żaden wymysł. Ta drama egzystowała. I tak, robię to z mniejszym przybrunoszeniem z tego powodu, że o, zrobiłam fajny materiał, a tu dupa, usunięto. Ale nic nie szkodzi. Mogę nadrobić te straty. Zresztą ostatecznie uznałem, że track by track tu nie ma trochę sensu z tego powodu, że płyta, no, jest jaka jest. To Nickelback. Więc jaki jest sens robienia track by track w momencie, kiedy wszystko jest identyczne? Ale zanim przejdziemy do Get Rolling, najpierw cofniemy się w czasie. Nie mogę przyłować żadnego innego zespołu, który jest tak zróżnicowany jak my. Nie mogę, nie sądzę, aby przemawiała przeze mnie duma czy ego. Oczywiście wcale Chad Kroeger nie jest jakimś narcystą czy egocentrykiem podobnym do Chrisa Browna z Trapped. Bo wiecie, pamiętacie takiego, no, recenzję Shadowworks i jak dobrze, no i pamiętacie te draki z Traptem, no to wokalista tego zespołu, jak dobrze wiecie, również był mocno narcystyczny, mówiący o tym, że jaki to jego zespół nie jest dobry. Zresztą po zbanowaniu jego Twittera i w ogóle Facebooka tej grupy, no tak, bo nasz Chris Brown oczywiście promował swoje poglądy polityczne na profilach zespołu. Rozumiem, jakby te poglądy udzielał ogólnie na swoim prywatnym profilu, ale profil zespołu? Kto tak robi, kurwa? Wyobrażacie sobie kogokolwiek z zespołu, który dzieli się swoimi poglądami politycznymi na profilu zespołu, a nie na przykład na swoim prywatnym? No jest tu taki podobny case, tylko teraz no, nasz Chris Brown jest świetną na TikToku, no bo TikTok to jest po prostu nowa wylęgarnia szurów i tam czują się prawie że bezkarni. I mam wrażenie, że Hinlone to chyba z chęcią chcą mieć treści typu pralnia mózgów. No i oczywiście tutaj jest ten podobny case właśnie, że wychwalaś właśnie jaki to jego zespół nie jest zajebisty, no w przypadku Trapta to ogólnie... No, mamy sytuację, mówię o zespole, który ma ledwo dwa hit, two hit wonder, niestety, no bo zespół z albumem, który no jednak był jedynym, no i po co wiadomo, że reszta to jest takie kaha, najnowsza płyta to wiadomo, sprzedała się w 600 kopiach. No tu mamy podobnie, tylko tutaj mamy jednak zespół, który jednak ma więcej niż jeden czy dwa hity, okej? Okay? No, czyli w ogóle takie typowe wywyższanie, co jest jednym z powodów, dla których ludzie nienawidzą Nickelback. Właśnie zachowanie Kroegera jest właśnie takie, że jest tym narcystą. To mocno widać właśnie po tej pierwszym początku tego wywiadu. No bo jeżeli ktoś wywyższa i pokazuje, o jaki mój zespół jest wspaniały, nie ma takiego innego, no to jest to już czerwona flaga, że no coś z typem jest nie tak i na pewno ma naprawdę nabite ego. Tak, oczywiście warto zaznaczyć, że dziennikarz oczywiście podkreślił Stan Sauer, który akurat jest całkiem zróżnicowany. No bo przecież Stan Sauer raczej nie ma jakiegoś konkretnego
sztywnego, na przykład Metryku, między innymi, no, bo jedne piosenki mają wolniejsze, jedne szybsze, jedne spokojniejsze, jedne mocne, no, określonego temperamentu nie mają. A co na to Czadzik Kruger? Ja, bo oni próbują bić Nickelbackiem. Kruger opowiedział kiedyś o mnie w mediach naprawdę złośliwe rzeczy. Mówił o tym, jak łatwo jest napisać hit. Spoiler! Corey Taylor tego mu zaprzeczy. Cóż, przekaż mi, pokaż, napisz jeden tekst. Żadnego jeszcze nie słyszałem. Są okej, są dobrze, ale nie tak dobrze jak Nickelback. Brzmią jak Nickelback wersji Rahelt. Ach, no tak. No bo przecież... Tak, woli przypomnienia, Stan Sauer został założony w 1992 na 3 lata, zanim swój zespół założył Czadzik Kruger. Swoją drogą, to jest taka back... Jak to? Stan Sauer? Jaki Stan Sauer? Jak to zespół dla cipek? Jak to light? Nie ma, nie znam takiego. Nie mam żadnej z tych płyt. Nie mam. No po prostu jestem twardziej słucha Nickelbacka, mam w żyłach tylko kurwa jakieś jakąś rtęć. No nie znam takiego zespołu, nie mam nawet ich płyt. Po co mi one? Jak to? Mam całą dyskografię? Co? Cała dyskografia? Jak to się stało, że jest cała dyskografia? Jednej łapie. Jak to się stało? Ale tak, no Chad Kruger w tym wywiadzie załamuje jakąś pewną czasoprzestrzeń. Wręcz można by powiedzieć, że po prostu coś zrąbał w czasoprzestrzeni. No bo wiecie, logika Krugera to wygląda trochę na tym poziomie jak: o! Dany youtuber chce się wybić na mnie. Chuj z tym, że ma mniej subskrypcji. Ale i tak on szuka u mnie atencji. Co z tego, że mam zaledwie 1000 subów? Właśnie to jest ten level trochę. No bo jaka jest logiczność tego, że zespół, który został założony 3 lata wcześniej, przed innym zespołem, może być podróbką tego zespołu, który został założony 3 lata później od tamtego zespołu? Fuck logic! Albo serio Kruger załamuje pewną czasoprzestrzeń. On pewnie ma rękawice nieskończoności i po prostu coś miesza w czasoprzestrzeni. Więc no jest to trochę o tyle zabawne, że no Stan Sauer został nazwany Nickelbackiem wersji light, mimo iż wyszli wcześniej. A, i co prawda, no Stan Sauer na dłuższy czas był zawieszony po tym, jak Corey i Root dołączyli do Slipknota. Ale to nie oznacza to, że w internecie nie figurują jakieś epki czy demówki zespołu z tego, zanim Taylor i Root dołączyli. Bo mogłoby wyjść na to, że to może jednak jest na odwrót. Taka dziwna to logika. A co do tego, że no Stan Sauer nigdy nie napisał hitu, to oczywiście znowu odklejka, no bo no tam Stan Sauer miał hity. I to również kilka. Na przykład Troglas, albo Boiter, albo Sell You With Me, Hunt Me, czy na przykład wydany oczywiście w tym samym roku Song Number 3. Więc to nie jest tak, że Stan Sauer nie miał hitów, wręcz przeciwnie, okazjonalnie lecieli w radiu. Co prawda może popularnością nie grzeszą jak Slipknot, ale nie jest to jakiś no-name'owy zespół, a na dodatek nie prowadzi też tak zespół no-name'owa osoba, tylko Corey Taylor. I przypomnijmy, jest to jego pierwszy zespół, więc no... What the heck? Musieli założyć maski i skakać dookoła.
jak dobra jest twoja muzyka, jeśli musisz uciekać się do bicia na scenie i wymiotowania do swojej maski każdego wieczora? Uważam, że muzyka nie powinna chwytać się sztuczek, tanich chwytów. Muzyka powinna być tylko muzyką. Moja ulubiona muzyka nie polega na efekciarstwie. Corey Taylor zmęczył się siedzeniem za maską i chciał, aby ludzie wiedzieli, jak wygląda, więc zaczął ze Stan Sauer. Oh my God, you shot your fucking No, powiem szczerze, że jestem trochę pod wrażeniem, więc zatrzymajcie tą karuzelę. No, bądźmy sobie szczerzy, tutaj znowu Kruger załamuje czasoprzestrzeń, więc tak, przypomnę. Slipknot również został założony w tym samym roku co Nickelback, czyli w 1995, na 3 lata po tym jak Stan Sauer został stworzony. A Corey Taylor dołączył do tego zespołu dopiero w 1997, na 5 lat! Po tym, jak Stan Sauer powstało! No, wiecie, jak to wygląda. No, jak bardzo trzeba być odklejonym, albo nie do końca znać kolegę, czy może nie nazywajmy kolegów, bo to bardziej wrogowie niż koledzy. Ale jak można być w tej samej wytwórni z Corey Taylorem? No wiecie, no jak wiadomo, Nickelback jest w Randramerze, podobnie jak Slipknot i Stan Sauer, i jakim cudem dępa można nie znać absolutnie tego, kiedy powstały te zespoły i kiedy na przykład Corey Taylor do niego zespołu dołączy, więc what the hell? Jak do tego doszło? Tego nikt nie wie w sumie, że no cóż, są w tej samej wytwórni, a nie do końca Kruger wie o zespołach, w których Corey Taylor egzystuje, więc to jest trochę zadziwiające, że ci ludzie, którzy są w tej samej wytwórni, są w stanie jakoś egzystować. Oba zespoły, będące w tym samej wytwórni, są w stanie jakimś cudem egzystować przy jednoczesnym, zażartym konflikcie trwającym już chyba z 20 lat, no. Więc, no, jest to trochę interesujące. No i oczywiście pojawia się, no, dosyć już chyba oklepany motyw przy okazji, kiedy ktoś wzywa do wojenki Corey'a Taylora, czyli oczywiście te maski w Slipknot. Niedawno mieliśmy świeżą sytuację z Machine Gun Kelly'm, który oczywiście wykorzystał image, jakim operuje Slipknot. I tak, mimo iż no teraz wszyscy wiemy, jak oni wyglądają bez masek, no może poza Tortillą, chociaż też już powoli już przestał być sekretem. Jim Root zdradził no to troszeczkę szczególików wtedy, więc no niektórzy tam już fani się domyślają, kim jest Tortilla Man. No ale bądźmy sobie szczerzy, no jak chyba każdy, kto przynajmniej nie spał pod kamieniem, wie, jak bardzo ważną rolę jednak maski grają w świecie Slipknot. Zresztą nie tylko w Slipknocie, ale również w Ghoście czy w Sliptoken. Są pewnym w sensie elementem artystycznym, które sprawiają ją oczywiście to, że no, zespół się tu wyróżnia. No może z paroma wyjątkami. Chociaż Hollywood Undead też się jeszcze wyróżniało, póki nie zdjęli tych masek i też przestali się wyróżniać. No, aczkolwiek wiadomo, maski w pewnym sensie, nawet jak wiemy, jak ktoś wygląda bez maski, no wciąż stanowią pewien taki element artystyczny w pewnym sensie, jakąś taką pewną charakterystyczną cechę, a na dodatek często niektóre maski są też oprojektowane właśnie na podstawie chociażby wyglądu danego człowieka. No, akurat maski slipknotowe akurat od tej, no nie odbiegają, no bo też, no niektóre maski
piosenki na przykład, no w Slipknocie są właśnie oparte między innymi albo na pseudonimach, albo nie więcej na tym, no jak to tak mniej więcej wygląda, tak żeby to tak ładnie estetycznie pasowało i było w pewnym jednej rodzaju, no wiadomo, sztuce. Więc jest to taki estetyczny element, który charakteryzuje. Zresztą nie tylko maski, bo w sumie charakterystyczne dla Slipknota są oczywiście, no, te słynne bębny, a konkretnie nie puszki po nafcie, które stukają. No ale wiadomo, Kruger to Kruger, jest wiadomo, Nickelback to typowy budrock, więc no budrockowe zespoły absolutnie nie rozumieją masek. No zresztą tak jak mówię, no niedawno MGK, który tutaj w jego przypadku była ta można wytrącić hipokryzję mu, bo no z tym stwierdzeniem, że nie teraz, to te 10-latki co nasi maskę. No tym samym jeszcze samemu, idąc na jakąś galę w kolcach, albo ubierając się Karen, no kuba jebany hipokryta MGK. No ale dobra, już przypomnieliśmy sobie dramę, trochę się pośmialiśmy z tego, no też można skrócić to, że no Taylor też od razu odpowiedział na zaczepki Krugera. No i go ładnie wyjaśnił, wręcz go rozbroił na łopatki. Oczywiście zaprzeczył temu, że nigdy nie powiedział tego, że no hity jakoś łatwo. No i jeszcze zasugerował, że on na jakiejś innej planecie żyje. No faktycznie żyje na innej planecie, skoro jest w stanie załamać czasoprzestrzeń, jak myśmy tu widzieli. No i musieli mu naprawdę niezłe dziecko. Również się odniósł do tego wyglądu, bo tutaj Kruger zarzucił, że o, przecież Karen wyglądał jakoś jak mega, jak chuj. A potem tak w lekkich żartach powiedział, że no wybrano go dwa razy na najprzystojniejszego faceta. A potem znał, że Krugera wybrano dwa razy na najbrzydszego faceta. No i stwierdził, że ma twarz jak stopa. Wiem, jest więcej osób, które mają twarz jak stopa. Stópkarze stonki. Stópkarze już przyjdą zaraz, jak zobaczą, że ktoś ma twarz jak stopa. Kruger chyba powinien mieć fanbase stópkarzy. No, oczywiście jeszcze przyrównywał Nickelback do kurczaszków z KFC. No i słusznie go nazwał kapitanem Dupkiem z planety Ego. No w sumie po tych wypowiedziach to faktycznie no nie trudno stwierdzić, że jest jakimś mocnym egocentrykiem. No ale przejdźmy już do Get Rollin'. No niestety, no pierwotnej wersji miał być track by track, ale powiem szczerze, że ciężko będzie zrobić track by track z tego powodu, że no nie ma jakichś cech charakterystycznych. Sama płyta też jest nieszkodliwa ze względu na to, że tu mamy typowo głupkowate teksty, tak, ale no nie są one w jakimś stopniu szkodliwe, więc też to daje trochę punktów tej płycie. Jednakże widać też w pewnych momentach, że no Kruger i spółka po prostu próbują w pewnym sensie wyjść ze strefy komfortu, czyli próbują coś zrobić innego niż to, co wałkowali przez 20 lat. Niestety nie do końca to wychodzi z tego powodu, że później i tak robią to, co robili 20 lat temu. Doskonałym przykładem jest na przykład pierwszy single San Quentin, który ogólnie charakteryzuje się tym, że oni deserowali nawet ten początek, pierwsze 10 sekund, które miały podsycać mniej więcej, że o, zapowiadali ją ciężki utwór. Ale chyba wszyscy wiemy, jak to się skończyło. W finalnej wersji otrzymaliśmy, no niestety, bądź stety, typowy budrock. Więc, noż, nie za dobrze to wyglądało. Na dodatek, oprócz San Quentina, no, dostaliśmy również tą okładkę, która absolutnie nie przypomina do końca coś, co miało być ciężkie, jak zapowiadali w wywiadach. Bardziej przypominało to soundtracki. Bardziej ta okładka przypomina mi, no,
składanki letnie Bravo Hits. No niestety, mamy już, jak ja na to nagrywam, mamy już grudzień. W radiu już lecą świąteczne piosenki. Już przegrywa pewnie Last Christmas. Mas. Aż po grób samego George'a Michaelsa. Michaela. A tu mamy letnią okładkę. Chociaż nie pomagał to fakt, że płyta wyszła w listopadzie, czyli też w jakoś nie za ciepły miesiąc. A tutaj przywita nas okładka, która jest no bardzo letnia. Aż za bardzo letnia, no bo mamy tutaj właśnie van typu Kalifornia i na dodatek jeszcze w takich cel-shadingowych kolorkach. No, ogólnie w takim kreskówkowym stylu, zresztą sama nazwa Get Rollin, no ogólnie jest w takim stylu graffiti, który ma sugerować bardziej taki klimacik a la Kalifornia. Więc, czyli na Miami, więc no raczej nie jest to coś, co mówi mi wprost, że o, to będzie ciężkie. Dostajemy to, co dostać powinniśmy, czyli no, letnie przeboje. I tak ta płyta wygląda mocno letnio pod kątem brzmienia. Zresztą niektóre tytuły, takie jak Vegas Bomb, też sugerują bardziej takie letnie przeboje i mam wrażenie, że śniegi chyba przez to topnieją, skoro wychodzi płyta. W listopadzie wychodzi płyta, która przypomina bardziej składankę Eski. Wiem, już no była też taka płyta Dark Horse, z której przynajmniej stawiali jakieś pozory, że to będzie ciężkie. Tutaj mam wrażenie, że kawa na ławę, to nie będzie ciężkie tak naprawdę. Mimo iż mówił Kruger, co innego, a jeszcze dizerowali San Quentin tak, aby były sugestie, że to ma być ciężkie. Zresztą też jednak cała otoczka ciężkości również jeszcze bardziej się rozpieprza za pomocą Those Days, który no momentami przypomina takie nowoczesnego fotografa. Chyba wszyscy kojarzymy te memy z fotografem. Tak, te memy z fotografem, które na dodatek obnażają trochę kolejny powód, czemu ludzie nie lubią Nickelbacka, czyli właśnie te nieudolne fabularyzowanie. No bo Those Days akurat, no, w teorii ma jakąś historię opowiadać o tym, o jakie to były wspaniałe wspomnienia i tak dalej. Finalnie jednak, no nie oszukujmy się, no dostaliśmy troszkę coś w rodzaju mema. Aczkolwiek przynajmniej tekst ma nieco większy sens niż w przypadku fotografa, gdzie mieliśmy to słynne What the hell is Joey's head? Więc no, przynajmniej jest jakiś progres w opowiadaniu historii, ale wciąż nieudolny, no. Tak jak Nickelback. Zresztą reszta utworów również nie odbiega wcale od tamtych. No bo zapomniałem, w końcu Nickelback jest to jeden z tych zespołów, gdzie wystarczy kupić jedną płytę takiego zespołu i już wiesz o reszcie dyskografii. To jest trochę jak AC/DC. Kupujesz jedną płytę AC/DC i już wiesz, jaka będzie reszta. To fakt, świetna nowina dla słuchaczy, dramatyczna dla zespołu. No bo w sumie, jak grasz to samo, to często może być tak, że ludzie wybiorą i tak tą najpopularniejszą płytę, a najnowszą zostaną w hem cholerę. Więc no wiadomo. Ale są jednak jakieś plusy, no. Grania na sprawdzonych schematach. Ale też trzeba zaznaczyć, że wiecznie takich schematów no nie można ciągnąć. I fakt, jest wiele zespołów, które grają to samo, ale no całkiem umiejętnie to robią tak, aby jeszcze z tego schemaciku coś wycisnąć. No, na przykład taki Lamb of God coś tam wyciska jeszcze, coś zaskakująco nowego i fajnego. No ale Nickelback niestety nie jest z tych zespołów. Mam wrażenie, że mamy tu oczywiście Kotleta, ale nie takiego byle jakiego. Tu mamy na dodatek Kotleta, który nie dość, że spleśniał, to jeszcze na dodatek no powstało tutaj robactwo. I to robactwo potem założyło sobie państwo. Stwo o wielkości Polski, więc no nie jest to dobra rekomendacja. Zresztą sama płyta i tak nie jest najgorsza. No,
że na tle tego, co słuchałam w tym roku, no wypada, no, tak 2 na 10, no. Bez serduszka oczywiście, bo no nie było co chwalić. Zresztą też momentami płyta po prostu zaczyna nudzić po prostu i nie jest już tak angażująca, no bo po jakimś czasie też na Twitchu, no, zajmowałam się po prostu pierdołami, więc no, nie była to płyta jakoś super angażująca, no nie oszukujmy się, no też robi się po prostu w powie nudna. Ale nie tak jak w przypadku Bad Reputation Kid Rocka, że jest nudna cały czas, tylko już gdzieś w połowie zaczyna już wiać nudą. Więc no 2 na 10 to jest taka, no, ostateczna taka ocena, no ona bardziej pasuje, no i myślę, że i tak były gorsze płyty! No i wtedy przejdziemy już do najgorszych płyt, no bo od nich lepiej zacząć w sumie, bo no chujowego materiału i tak jest mniej niż dobrego materiału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.